Tomb Slayer pierwotnie był człowiekiem z ziemi, który służył w oddziałach Marines, z których został niehonorowo zwolniony z powodu napadu na swojego dowódcę po odmowie strzelania do tłumu nieuzbrojonych cywilów. Po tych wydarzeniach został przeniesiony do bazy USA na Phobosie w celu jej ochrony. Wkrótce potem Marines znalazł się w sytuacji powstrzymania piekielnej inwazji demonów z piekła przed inwazją na ziemię. Po walce z demonicznymi hordami na Phobosie, Deimosie oraz w piekle wrócił do domu, aby odkryć, że ziemia została opanowana przez demony, zaś jego ulubieniec, królik Daisy, został zabity, dając mu kolejny powód do ścigania demonów. Kontynuował walkę z hordą na ziemi, zanim ponownie ruszył do piekła. Po tych wydarzeniach Doom Marine został wycofany ze służby, jednakże kilka lat później został ponownie wezwany do walki z piekielnymi siłami, które znów zaatakowały placówki badawcze USA na Phobosie i Deimosie, co skłoniło go do powrotu do piekła, gdzie pokonał matkę wszystkich demonów. Aby ocalić ziemię, postanowił pozostać w piekle i kontynuować swoją walkę z demonami. Siostra matki, Resurrector, chciała zemsty, dlatego przeteleportowała go na ziemię, aby go tam zabić. Ale on znowu przedarł się do piekła i tam ją pokonał. Wtedy też po raz kolejny zdecydował się pozostać w piekle, aby odeprzeć inwazję demonów na ziemię. W pewnym momencie w jakimś sposobem udało mu się znaleźć w sieci Argentu, kończąc w ten sposób swój długi pobyt w piekle. Tam został schwytany przez strażników nocy oraz postawiony przed zakonem Dig w Sentinel Prime. Niestety Argentowie nie byli w stanie zrozumieć jego języka, który był niespójny i chaotyczny, ponieważ jego umysł był zaćmiony wściekłością. Kapłani postanowili poddać go próbie walki na krwawej arenie, aby ocenić, czy wywalczy sobie wolność. Ostatecznie Marines, zwany przez Argentów Outsiderem, czyli wyrzutkiem, udowodnił, że jest niezwykle utalentowany i zyskał podziw Argentu. Przyciągnęło to uwagę duchowieństwa i sił rządowych Argentu, w tym samej Gunmaker. I mimo tego, że był obcy, został przyjęty do wojska Argentu, w którym został wyszkolony, służąc przy tym rozpowszechnianiu nauk rasy Mikes. Jakiś czas później Argent Nur został zaatakowany przez demony i Marines natychmiast przystąpił do walki, w którym jego zapał do zapijania demonów wkrótce zwrócił uwagę króla Novika, który uznał go za godnego dołączenia do nocnych strażników. Początkowo tradycjonaliści nocnych strażników bardzo niechętnie wpuszczali Slayera w swoje szeregi, ponieważ zakon zabraniał posiadania więźniów lub cudzoziemców w szeregach nocnych strażników. Ale z biegiem czasu Outsider zdobył ich największy szacunek, dlatego udowodnił swoje umiejętności i nienachalnością determinacją w zabijaniu demonów. Stał się w ten sposób towarzyszem broni zakonu. Slayer uczestniczył w kluczowej bitwie z Dreadnoughtem, potwornym tyranem, który został wysłany w celu poprowadzenia demonicznego ataku na stolicę Argentu. Gdy strażnicy zostali niemalże pokonani przez demony, Slayer spotkał się z Makerem, znanym też jako Serafin, który zaoferował swoją pomoc w pokonaniu Dreadnoughta. Serafin przeniósł Slayera Marin do Kaplicy Czystości, której poddał Duma w działaniu maszyny boskości, błogosławiąc go szybkością i wielką siłą, która była w stanie sprostać jego woli. Wykorzystując swoje nowe moce, Slayer wziął Tygiel, broń trzymaną dla prawdziwego wojownika, króla strażników, którego użył do zabicia Dreadnoughta poprzez wbicie ostrza Tygla w głowę bestii. Od tego czasu strażnicy uznali go za wybranego bohatera, a on zyskał swój niesławny, lub raczej też sławny, pseudonim Doom Slayer, czyli w polskim tłumaczeniu Zabójca Zagłady. Następnie Slayer doprowadził nocnych strażników w głąb piekła, odnosząc wiele zwycięstw i nieświadomie pozwalając Kahnmile budować fabryki na terenach piekła, aby zbierać energię Argentu, jednocześnie popierając imię Slayera jako personifikację woli Majkrów. Slayer nie przejmował się polityką strażników i Majkrów, ponieważ był zbyt skupiony na niszczeniu demonów. Co za tym poszło, nie zwracał uwagi na podstępne działania Carmine, które polegały na stworzeniu energii Argentu z śmiertelnych dusz. Kosztem współpracy z demonami, po ujawnieniu prawdy o zdradzie Majkrów, Slayer pozostał lojalny wobec strażników, którzy przeciwstawili się
Gunmaker. Po latach walki w wojnie domowej zarówno z demonami, jak i z lojalistami, którzy stanęli po stronie Mairów, rzekomo odkryto okazję do zakończenia wojny. Na rozkaz zakonu Darkrow, Doomslayer towarzyszył nocnym strażnikom w wyprawie do piekła w nadziei na ostateczne zwycięstwo nad demonami. Jednak zbyt późno zorientowali się, że kapłani zdradzili ich na rzecz Gunmaker. Slayer i nocni strażnicy zostali pozostawieni w piekle i bez końca walczyli z nieskończonymi hordami demonów. Jeden po drugim nocni strażnicy zostali pozabijani, z wyjątkiem Dooma Slayera i Valena, z którym ten drugi był odpowiedzialny za zdradę nocnych strażników na rzecz piekielnych kapłanów w zamian za wskrzeszenie syna. Kiedy Argent Nur upadł, Valen, obecnie znany jako zdrajca, postanowił pozostać w piekle aż do końca swoich dni w ramach zarzuconego sobie samemu wygnania. Natomiast Doomslayer kontynuował swój nieskończony szał do zabijania. Po wielu nieudanych próbach zabicia Slayera, demony zbawiły go do świątyni krwi, po czym zawaliły całą konstrukcję na niego. Po tych wydarzeniach Slayer został pochowany w sarkofagu i zamrożony w zastoju sanktuarium Kadini. Pozostał tam przez bardzo długi czas, dopóki nie został odkryty i odzyskany przez ekspedycję USA prowadzoną przez doktora Samuela Haydena. Podczas zdobywania okazów demonów i piekielnych artefaktów, Hayden poprowadził swoje siły do pokonania demonów, które zaciekle strzegły sarkofagu i zabrał Slayera do środka USA na Marsie. W wyniku zidentyfikowania Slayera i jego zbroi za pomocą kamienia Helixa oraz rozwijających się podejrzeń doktora wobec swojego pracownika i byłej protegowanej Olivia Pierce, doktor ukrył sarkofag, podejrzewając swoją protegowaną o pakt z piekłem oraz jej planów dotyczących obiektu na Marsie. Samuel zamierzał wypuścić Slayera w przypadku utraty kontroli nad demonicznymi eksperymentami.